Zachęcamy, żebyście przepedałowali z nami całą trasę i słuchali w miarę możliwości w skupieniu, ponieważ na końcu przewidzieliśmy konkurs i nagrody dla osób, które uważnie będą pana Marcina dzisiaj słuchały. Także zapraszamy. Myślę, że wszystko tak naprawdę wyjdzie w praniu. Jeżeli będą jakieś pytania, to zawsze śmiało prosimy, żebyście je zadawali. A tymczasem myślę, że nie ma co więcej przedłużać. Ruszamy, póki pogoda. Przed nami będzie jechał czerwony bus. Z tyłu będzie zabezpieczała policja. Tak, to ważne. Jedziemy teraz tunelem. Tam już robimy belezon. Tak, jeszcze chwileczkę tutaj panu Marcinowi damy głos. Witam serdecznie wszystkich państwa. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że jest was aż tak dużo. Nie wiem, czy mam tak donośny głos. Przydałaby się może jakaś tuba, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Tak tytułem uzupełnienia, jestem byłym mieszkańcem gminy Stłupsk, obecnie mieszkam w Ciechanowie, ale sercem bardzo związany z tą gminą, gdyż tutaj spędziłem swoje dzieciństwo, swoją młodość. Temat, który tutaj organizatorzy wybrali na dzisiejszą wycieczkę, jest bardzo ciekawy. Myślę, że to właśnie ten temat was tutaj tak licznie przyciągnął. Także cóż, widzimy się w domku. Niestety ja nie mogłem dziś przejechać z wami tej trasy rowerem. Także widzimy się w domku. Życzę bezpiecznej podróży i do zobaczenia. Dziękuję. Poruszamy powolutku. Z Gosią będziemy thank you.
śmiga dużo? Taki dosyć... Jak często pan na rowerze? No już nie jako, prawda. Tak? I ile na przykład jak się wam wybiera w jakiś strzał, to daleko? Przeważnie około 50. 50? Tak, żeby się nie umordować, ale coś tam zrobić. Aha. Dzisiejsza trasa jest nagrywana. Aha. Także uprzedzam, że nasza rozmowa również. Kanał YouTube Krzysztof Jeździ. Aha. Można pozdrowić internautów. Okay. Pozdrawiam gorąco. Nikodem! Nikodem! Cofamy się! Niko, cofasz się tutaj za paniami. Panie prowadzą i ty masz się słuchać. Niko, nie o to chodzi być pierwszym, tylko być razem w grupie. Niko, wolniej. Niko, wolniej. Wolniej, dobrze? Jedź z panem, za panem kolarzem. Zobacz, tu jest pan profesjonalny. Thank you.
Kurwa, wszędzie mają. Tak, tak. Cześć, Taniu. Może tam przestawmy na ten. Thank you.
Też. I gmina sąsiednia. Szydłowo też dojechało, co? Tak jest. Dobrze, dobrze. Wszyscy już? Czy jeszcze ktoś tam? Myślę, że co wiesz. Się zbiera. Tak, Marcin. Do środka nie spokojnie. No wejdziemy, tak. W niedzielę nieczynne jest, co? Ale co? Nie. No tutaj już jest zamknięte, tak? Znaczy, no dla mieszkańców, tak? Dobrze, ja tylko aby cię przedstawię. Dzień dobry, witamy serdecznie na pierwszym Radzie Rowerowym. W tym roku pierwszym, ale nie ostatnim, więc jak się spodoba, to zapraszamy również 13, a może jeszcze później, coś się uda na jesieni. Rajd w tematyce historycznej. Tej historii nigdzie nie brakuje tak naprawdę, tylko trzeba ją troszeczkę odnaleźć. I takim odnalezieniem troszeczkę, można powiedzieć, tej historii na terenie naszej gminy od jakiegoś czasu zajmuje się właśnie Marcin Jaskulski z pasji, tak? Bo prywatnie, zawodowo żołnierz Wojska Polskiego, a pasjonat historii człowiek stąd, bo tam mieszka cały czas w Zdrojach, tak? W Ciechanowie. W Ciechanowie, ale pochodzi ze Zdroi. I tu chciałby Państwu też urozmaicić tą wycieczkę i w kilku miejscach dopowiedzieć troszeczkę właśnie tej historii, która może nie wszystkim jest aż tak znana. Momencik, proszę Państwa, przepraszam za małe zamieszanie. To ja w tym czasie może będę tutaj zabawiał. Są konkursy. O właśnie, trzeba słuchać dokładnie, co tutaj Marcin ma do powiedzenia, bo przygotowaliśmy też dla Was kilka, no może nie sprawdzian, bo to się źle kojarzy, ale kilka konkursów, które zrobimy na koniec naszego rajdu, bo finał jest w Stubsku. Więc tam już na spokojnie, przy kiełbasce, przy grillu Marcin kilka pytań zada dla tych bardziej uważnych i będą też nagrody. Czerwony wóz? Tak, czerwony wóz będzie nagrodą. Nie, powrót do domu busem, słuchajcie, będzie nagrodą. Jak już zmęczeni, to będzie można zapakować rower i wracać z kierowcą. A kierowca tam jest właśnie, pani Małgorzata. Udało mi się. Gosia, busem i co? I ostatnia. Dobrze, a tam jeszcze od nas, tak? Nasi. Nasi już zwiedzali pewnie. Panie Mirku, co tam zabłądziliście? Ja już wiem, gdzie tam mógł mnie wyprowadzić. A o mnie zapomniał. Dobrze, to ja tutaj będę prawą ręką i przekażę, rozdam. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Szczególnie tych, którzy nie byli w Stubsku, nie wiem, czy są takie osoby. Tak jak tutaj Mariusz wspomniał, dwory, historia regionalna jest moją pasją. Nie jestem zawodowym historykiem, nie jestem przewodnikiem turystycznym. Dworami zajmuję się od kilku lat. Historią regionalną dopiero od niedawna. Można powiedzieć, że tak od roku, może półtora, więc jest jeszcze dużo do odkrycia. Dobrze, to może przejdziemy już do meritum. Dwór Polski. Cóż to takiego jest? Zacznę od definicji. Definicja jest prosta. Jest to parterowa siedziba właściciela ziemskiego. I na tym koniec, kropka. Jednakże w odniesieniu do średniowiecza ta definicja będzie już troszeczkę inna. Bo pierwsze dwory tak naprawdę powstały w średniowieczu. To jest rok, wiek gdzieś 13-14. One nie wyglądały tak jak tu, ten, który tutaj widzicie. Wyglądały zupełnie inaczej. Także tutaj, tak tytułem wprowadzenia Was w temat, chciałbym Wam też pokazać, jak ten dwór zmieniał się na przestrzeni wieków. Na tej ilustracji mamy typowy taki dwór średniowieczny. Jest to tak zwana wieża mieszkalna. Ta wieża to nie był to pojedynczy budynek, który sobie stał gdzieś tam w polu. To wszystko było otoczone murem, było otoczone palisadą,
Do tego było jeszcze szereg innych budynków towarzyszących. A ten jeden, ta właśnie wieża mieszkalna, to był tak zwany dom pański. Tam mieszkał sobie właśnie właściciel tego majątku. Wtedy to jeszcze rycerz, bo w średniowiecznych dworach to właśnie rycerze byli właścicielami tych obiektów. Dopiero później rycerstwo przeobraziło się w szlachtę. Dwór ten ma trzy kondygnacje. Pierwsza kondygnacja to było takie pomieszczenie gospodarcze, jakieś tam kuchnie. Druga kondygnacja to była już tak zwana świetlica, to tam właśnie spędzano najwięcej czasu. No i trzecia kondygnacja to pomieszczenia sypialne, ewentualnie były także jakieś otwory strzelnicze, tutaj widać na poddaszu. No bo to były typowo, te średniowieczne dwory były typowo obronne. Ta część to była oczywiście klatka schodowa, służyło to tylko do komunikacji. Kolejny taki, i tutaj jeszcze na każdej kondygnacji to było tylko jedno pomieszczenie. Nie było ścian, nie było one dzielone, tylko jedno pomieszczenie. Tutaj jest kolejny przykład takiego średniowiecznego dworu, już nieco większy. No i tu już bywało 4, czasem 5 pomieszczeń. On jest już z XVI wieku, to już są takie czasy renesansu. Następnie się skleiło. Następnie mamy typowo renesansowy, to już jest XVI-wieczny dwór, bardzo ładny zresztą, ten dwór można zobaczyć, zachował się, jest on w miejscowości Szymbark, to jest na południu Polski i tu już mamy wpływ architektów włoskich. Królowa Bona przyprowadziła do Polski włoskich architektów, oni zaproponowali taki plan prostokąta z czteroma takimi narożnymi wieżami. Zobaczcie, czy widzicie tu jakieś podobieństwo? Mamy, tak. Mamy nawiązanie do tych czterech wież, z tym, że tu już dwory zmieniają swoją funkcję. Tak jak w średniowieczu były to dwory typowo obronne, od XVII wieku w zasadzie zmieniły swoją funkcję na reprezentacyjną. Tu jest oczywiście te cztery tak zwane alkierze, to jest nawiązanie do tych właśnie renesansowych wież czterech, z tym, że one już nie pełnią takiej funkcji obronnej, a służyły do tego, żeby były tam po prostu sypialnie albo jakieś pokoje dla gości. Ten dwór także można zobaczyć, on jest w Ożarowie Mazowieckim, jest tam Muzeum Wnętrz Dworskich. On początkowo, znaczy teraz przywrócili, to jest właściwy dwór, taki oryginalny. On na wielu zdjęciach jeszcze zobaczycie, taki oszelowany takimi deskami. Ale w oryginale był także drewniany, tylko że był po prostu otynkowany. No i przechodzimy już do dworów typowo klasycystycznych. To już jest końcówka XVIII wieku. Taki dwór chyba najbardziej zachował się w świadomości Polaków. Tak jakbyście sobie, ktoś powie dwór, no to na pewno od razu sobie wyobrażacie ten kolumnowy portyk, dwu, cztero, czasem bywa i sześciokolumnowy. I to jest taki dwór, który się właśnie tak najbardziej ukorzenił w świadomości Polaków. Tutaj mamy akurat z czterokolumnowym portykiem. Takie charakterystyczne dla tego dworu jest to, że jakbyście sobie przydzielili go na pół, to tu mamy tak lustrzane odbicie. No i kolejnym już
Tutaj nie mam zdjęcia, ale myślę, że nie potrzebuję, bo omówię na przykładu dworu w Dąbku. Wiek, takie dwory klasycystyczne, które tu mówiłem, to faktycznie przez cały wiek XIX były budowane. W drugiej połowie XIX wieku to już była dowolność tak naprawdę. To już były takie style neoklasycystyczne, neobarokowe, nawiązanie do średniowiecza. Tak zwany eklektyzm, który łączy w sobie kilka różnych stylów. No i takim idealnym przykładem takiego dworu eklektycznego jest właśnie tutaj ta nasza perełka, który się na szczęście zachował. Bardzo ładny dwór, myślę, że tak mógłbym go umieścić gdzieś w pierwszej trójce nawet tych dworów, które się zachowały w powiecie mławskim. Co jest takie charakterystyczne dla tego dworu? No jest tutaj tak naprawdę połączenie z tego stylu klasycystycznego, czyli ta osiowość jest 11-osiowy, czyli jakbyśmy policzyli wszystkie otwory okienne i drzwiowe, to będzie 11 osi. Nawiązanie do klasycyzmu, czyli ta zwarta bryła jest osiowy, także jakbyśmy go przydzielili, to zauważcie, że jest, że będzie identyczny z jednej i z drugiej strony. Tutaj takie jeszcze jest połączone troszeczkę neorenesansu. To się objawia właśnie w tych półkolach takich, które są wykończone okna. Także te, no, boniowanie akurat tutaj nie ma, ale to zdobienie tutaj, tak jak widzicie, nie jest prosta ściana, tylko jest jakoś zdobiona. To jest właśnie też charakterystyczne takie dla elementu. I to, co jest nad te obramienia takie nad oknami, to też typowo z renesansu. Tak może troszeczkę historii Dąbka. Dąbku? Dobrze, troszeczkę historii Dąbka. Pierwsza wzmianka w ogóle o Dąbku to jest rok 1319. Może jeszcze wspomnę, bo tak wypadałoby też powiedzieć, bo dwory to nie tylko budynki, ale także mieszkańcy. Początkowo w tych dworach średniowiecznych mieszkali rycerze, później rycerstwo przeobraziło się w szlachtę. To były tak zwane, często się mówi, dwory szlacheckie. No i na końcu już ziemiaństwo. Konstytucja 3 maja, bo początkowo tylko szlachta miała prawo takie, żeby uprawiać ziemię i tylko oni mogli być posiadaczami własności, dużej własności ziemskiej. Później Konstytucja 3 maja dała takie prawo też także mieszczanom. Także obywatelom innych narodowości. Także już tutaj, już od XVIII wieku wykształciła się taka grupa społeczna jak ziemiaństwo. Także te dwory nazywamy czasem szlacheckimi, to te dawniejsze, a później już dwór ziemiański. Jeszcze jeśli chodzi, wrócę do nazewnictwa. Dlaczego dwór? Często używa się takiego określenia dworek. Ja też, dokąd nie zajmowałem się dworami, to też przyznam się szczerze, że tak mówiłem, co jest wielkim błędem, gdyż to są dwa inne pojęcia, dwór a dworek. Dworek to nie jest mały dwór. Dwór, tak jak mówiłem, jest to siedziba właściciela ziemskiego i dwór był centralnym ośrodkiem własności ziemskiej, czyli tam, gdzie był folwark. A nazwa wsi Dąbek prawdopodobnie wywodzi się od lasu dębowego, młodego lasu dębowego, który tutaj był. Te tereny były bardzo lesiste. W zasadzie większość tych terenów to były porośnięte lasami. Albo też od imienia średniowiecznego Dąbek, bo takie było w średniowieczu imię wymieniane. Także to też może być, też nazwa Dąbek może pochodzić od tego imienia. No i w tymże roku 1319 Mikołaj jest pierwszym właścicielem Dąbka. Był to kasztelan zakroczymski. Tenże Dąbek nadał mu książę płocki Władysław. W
wtedy jeszcze te tereny to nie było, było to Księstwo Mazowieckie, także to było jakby odrębne państwo. Także ziemię tym rycerzom, tym szlachcie, tak zwane nadania, były nadawane przez książęta mazowieckie. Późniejsi właściciele Dąbka to są Junosze z Wyszyn, później kolejni ich potomkowie, pojawia się nazwisko Andrzeja i ów Andrzej już przyjmuje nazwisko Dąbkowski. Nie wiadomo, ile Dąbek był w posiadaniu Dąbkowskich. Kolejny to już będzie XVII-XVIII wiek, kilku innych właścicieli, ja już nie będę tutaj wymieniał nazwisk, bo i tak one nic wam nie powiedzą. Nie są to jacyś sławni ludzie, ale warto by właśnie zatrzymać się chwilę przy ostatnich właścicielach tego obiektu. W około końcówce lat 70. gdzieś XIX wieku Dąbek nabywa rodzina Doberskich. Pierwszy właściciel Stanisław Doberski później przekazuje ten majątek swojemu synowi Kazimierzowi Doberskiemu. No i jest to dość spory majątek, bo w 1895 roku liczy 1130 hektarów, więc jest to no, dość duży majątek, jeden z największych tutaj w powiecie mławskim. Kazimierz Doberski jest dobrym gospodarzem, bardzo dużo udziela się społecznie, należy do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, to była taka instytucja, która udzielała kredytów ziemianom. Tutaj powstaje także pole doświadczalne, były to gleby piaszczyste, więc Kazimierz Doberski przeznaczył część swojego majątku, tam około 10 hektarów na pole doświadczalne. Były tutaj doświadczenia prowadzone w zakresie uprawy zboża, łubinu, ziemniaków. Znalazłem taką wzmiankę też, to już w zasadzie w ostatniej chwili gdzieś tam mi się pojawiła. To donosił o tym, donosiła o tym prasa, gazeta Słowo, że ów Kazimierz Doberski zastrzelił w swoim majątku jelenia, który ważył 500 funtów. Nie wiem, ja nie orientuję się w tym, ile to jest na kilogramy w przeliczeniu. Ale takie różne ciekawostki pojawiają się. Jakbyście przeglądali tą prasę przedwojenną, to bardzo dużo jest jakichś tam wzmianek o właścicielach tych majątków. Nadchodzi rok 1939. Bardzo tragiczny w historii Polski. Kazimierz Doberski zostaje aresztowany wraz z grupą ziemian. Zostaje przewieziony do więzienia, do Mławy, później wywieziony do Działdowa, by w ostateczności został zamordowany w grudniu 1939 roku wraz z tutaj grupą okolicznych ziemian, także jego los jest tragiczny. W Wyszynach na pewno kojarzycie taką dużą kaplicę na cmentarzu. Tam spoczywają właśnie rodzice Kazimierza Doberskiego. Jest także tablica pamiątkowa, na której jest nazwisko Kazimierza Doberskiego. Także jest on upamiętniony. Co o samym dworze mówiłem. Jeśli chodzi o otoczenie dworu, bo to dwór to nie tylko właśnie budynek, ale także otoczenie. Tak jak mówiłem, te dwory średniowieczne, obronne, one były otoczone wysokim murem, palisadą, natomiast tutaj jeśli już zmieniły swoją funkcję na reprezentacyjną, to zaczęto zakładać parki. No i w zasadzie każdy tam no 98% dworów to jest otoczona parkami. Taki park, tutaj akurat mamy styl angielski, czyli taki dowolny. Co jest takie charakterystyczne bardzo, to ta aleja dojazdowa. Ona się zachowała. Na końcu tej alei zawsze był taki okrągły podjazd. Też tutaj mamy ten podjazd
to był, on pełnił taką funkcję takiego dziedzińca honorowego. Jeśli chodzi o ten akurat konkretny park, było gdzieś no, około może 4-5 hektarów znaczy całego tego majątku, bo tutaj jak widzicie po tej stronie jest zachowana jeszcze stajnia. Ta stajnia się zachowała z folwarku w zasadzie tylko ta, jeszcze tam gdzieś jest budynek, ale to już na prywatnej posesji budynek obory, który też chyba się zachował, niestety nie możemy go tutaj zobaczyć. Także tutaj ta część to był folwark, no bo dwór żył z ziemi, to był nieodłączny element całego tego założenia, folwark. Tak jak mówiłem, stajnia zachowana, park gdzieś pochodzi z przełomu wieku XIX i XX. Wiemy, kto go projektował, niestety nie wiemy, kto projektował ten piękny dwór, a na pewno miał on projektanta. Park, tak jak mówiłem, w stylu angielskim, zachowała się Aleja Grabowa, tam będziecie mogli sobie przejść tą aleją, półokrąg taki z dębów. Część, tak jak patrzycie po lewej stronie tego parku, to była część taka reprezentacyjna, natomiast po drugiej stronie był ogród warzywny i sad. Stawy, które też jeszcze się zachowały, to są wszystko też dworskie, folwark. W zasadzie tyle, jeśli chodzi tutaj o ten dwór. Możecie sobie, jak nie wiem, czy jest możliwość, żebyście weszli do środka. Tutaj jeszcze właśnie układ pomieszczeń. Układ pomieszczeń jest dwutraktowy. W takim dworze to znaczy, że nie ma korytarzy, tak jak gdyby, tylko żeby przejść do kolejnego pomieszczenia, musimy przejść przez wszystkie kolejne. Bardzo powszechnie stosowany układ, nie umiano sobie wtedy jeszcze poradzić z tą komunikacją, także nie było takich typowych korytarzy. Zawsze centralny pierwszym pomieszczeniem dworu to była sień. Była także tak, kilka pomieszczeń, których wymienię, no to na pewno salon, na pewno jadalnia, były także pokoje dla gości, pokój pana domu, pokój pani domu, był oczywiście też gabinet pana domu, no i czasem w dworach, bardzo często się zdarzało, w tych bogatszych dworach była także biblioteka. I to ja w zasadzie tyle mam, jeśli chodzi tutaj o ten dwór. Można oczywiście sobie przejść do parku, jeśli byście mieli jakieś pytania, no to bardzo chętnie na nie odpowiem, bo pewnie wszystkiego to, co planowałem powiedzieć, to nie powiedziałem, także jestem otwarty tutaj, można pytać. No cóż, ja dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w takim razie w Morawach. My tutaj z Asią byliśmy na rewizji, można też wejść do środka, rzeczywiście warto, bo bardzo ładnie to wygląda i tak jak wspominałeś, te sale tak są duże, przechodnie i z łazienki można skorzystać, to też ważne. Układ pomieszczeń jeszcze, bo byłem w tym dworze, właśnie układ pomieszczeń jest oryginalny, także jest zachowany tak jak był tutaj w roku, kiedy ten dwór no, zakończył swoją działalność, czyli w roku 1945. Gdzie się działo? Będzie się działo. Dobra.
My jedziemy na następny przystanek. Radio. A nie.
Iwanka, widzisz? Nie pamiętam właśnie, co było w szkole, nie pamiętam. Los tego, co tam nie, pani wiecie, że pamiętam, ja tu chodziłam do przedszkola. Właśnie coś mam na zdjęcia. Ale że się oderwie od tego w ogóle badyla. Tak, tak. Tak, tak. No właśnie, tak, pamiętam to. To był taki stary metalowy zabawa, pamiętam, taki żółty pokrętany. A tak? Pamiętam, że pan Pośpiech nas zamykał w kozie. Kiedyś było takie pomieszczenie, była koza. I pani Martyńska. Pani Małgosia, to pan jakby te drzewa wyciął, to by trochę się powiększył. Tak. Spodu, które było dwa skoczki. To było 40 lat temu, chciałem powiedzieć. Sam powiedziałeś, że tak, ten jubilej, bo pytam, gdzie mieszkali wcześniej. A nie, nie mieszkałem. Iwańska do tu. A tu jeszcze jest tam, a tu brzega to mieszkała ta, jak się stosowała? Nie. Co spaliło to wybało? Panie wójcie, to ja może ja pozwolę sobie zacząć. Tak, tak. To torcika się tylko robi. A gdzieś traktor jawna była gasiła, to ci nie przyjdzie. Nie, jeszcze nie zaczęło. Dobrze, szanowni państwo, witam na drugim postoju. Tutaj będzie krótko, około 10 minutek. Nim przejdę do Moraw, to muszę wspomnieć o Strzałkowie, bo przejeżdżaliście przez miejscowość Strzałkowo. Tam też był majątek ziemski, majątek, który no tak naprawdę też swoje początki ma już w średniowieczu. Późniejsi jego właściciele, już tacy 16-17 wieczni, to jest rodzina Zielińskich, bardzo duży ród mazowiecki, który tutaj posiadał rozległe majątki. Tak można powiedzieć, że cały teren tej parafii, obecnej parafii gminy Stubsk, należał do Zielińskich. Później właścicielami majątku była rodzina Radzymińskich. W XIX wieku, już około roku 1850, majątek nabył Felicjan Makomaski. Felicjan Makomaski, dziadek, pradziadek w zasadzie Kazimierza Makomaskiego, którego boisko w Strzałkowie jest nazwane jego imieniem. Po Felicjanie jeszcze właścicielami majątku w Strzałkowie byli jego syn Zygmunt Makomaski, później Kazimierz Makomaski. No i wspomniany przeze mnie, to nie Kazimierz, tylko Zbigniew, ostatni Zbigniew Makomaski, lekkoatleta, reprezentował nas na Igrzyskach Olimpijskich, dwa razy na Mistrzostwach Europy, specjalizował się w biegu na 400-800 metrów. Takim jego największym sukcesem to uznano w 1958 roku pokonał mistrza olimpijskiego w takim meczu międzypaństwowym Polska-USA.
No i to boisko, które tam mijaliście w Strzałkowie, nazwane jest jego imieniem. Także majątek, ostatni właściciele Makomascy, grób makomaskich zachował się na starym cmentarzu w Stupsku. To jest taki chyba jedyny grób, gdzie można jeszcze coś tam odczytać. Tablica jest dość widoczna. Był to jeden z większych majątków tutaj w gminie Stupsk. On liczył też w końcówce XIX wieku, posiadam dane z 1895 roku, 1000 hektarów. Także no, spory majątek. Myślę, że dziś to nie wiem, czy tutaj w gminie są tacy gospodarze, którzy mieliby 1000 hektarów ziemi. Jeśli chodzi o Strzałkowo, o Morawy, no tutaj akurat o Morawach materiały źródłowe są dość skąpe. Być może dlatego, że majątek, który tutaj był, także makomaskich, on został rozparcelowany jeszcze przed I wojną światową. Także w dwudziestoleciu międzywojennym już nie występuje w żadnych spisach. Także w spisach na rok 45 też go nie ma. Także być może już przed I wojną światową, podejrzewam, że mogło być to w 1910 roku, bo w tym oto roku umiera Felicjan Makomaski, właściciel tego majątku. Dom ziemianina od zwykłej chałupy chłopskiej, to właśnie stawiano właśnie takie ganki. No tak jak mówię, materiał źródłowy jest bardzo skąpy. W zasadzie poszukałem, ale ciężko cokolwiek znaleźć. Nie było go w dwudziestoleciu międzywojennym, a najwięcej materiałów, jeśli chodzi o te dwory, to właśnie pochodzi jeszcze z dwudziestolecia międzywojennego. Dwór taki typowy bardzo dla takiego średnio zamożnego ziemianina. Najwięcej takich dworów się zachowało. Podobny można zobaczyć jeszcze w Woli Szydłowskiej. Niestety ostatni właściciel Felicjan Makomaski. To jest na rok 1910, bo wtedy Felicjan umiera. No i później już nie są notowani, w żadnych źródłach nie są notowani żadni właściciele. Także tutaj z relacji z jednego z mieszkańców Stupska wiem, że mieszkała dziedziczka z Bolewa jeszcze w tym dworze, w 20-leciu międzywojennym. Ale czy był tutaj majątek? No to już no nie ma materiałów źródłowych. Być może kiedyś jeszcze się dokopię, bo tak jak mówiłem, dość krótko zajmuję się tą regionalną historią. No cóż, no tutaj park, około 3 hektarów tego parku, folwark, nie będę tu mówił gdzie, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie mógł być folwark, być może po drugiej stronie drogi. Ja tutaj opieram się głównie tylko na materiałach źródłowych, więc to co jest, to jest pewne, to mówię, a tak mogę tylko przypuszczać, że gdzieś tutaj może tam jakiś budynek się zachował, stary bardzo, no to może to jest jakaś pozostałość po tym folwarku. Można podejść do dworu, tylko proszę tam nie wchodzić. Z tego co tutaj z informacji od pana wójta uzyskałem, dwór jest przeznaczony do rozbiórki, także jest to ostatnia chwila, żeby go zobaczyć. No ja na tym podziękuję, zobaczymy się w Stupsku. Tutaj jeszcze jak będziecie przejeżdżać, taka ciekawostka, bo będziecie przejeżdżać przez tory. Ta linia kolejowa została wybudowana w 1877 roku. Była to linia z Mławy do miejscowości, do miasta Kowel na Ukrainie. Początkowo nie było, między Mławą a Ciechanowem była tylko jedna stacja, właśnie w Konopkach. Później dopiero wybudowano stację w Wyszynach. Stupsk to już jest po II wojnie światowej. To ja na tym w zasadzie podziękuję, chyba że macie państwo jeszcze jakieś pytanie, to zdaje się car wybudował, tak? To znaczy to było w okresie zaboru, tak, bo to był okres, było tutaj Królestwo Polskie, no Królestwo Polskie podlegało pod cara, także no, okres zaborów, tak.
Jeszcze jakieś pytania może? Tak, drzewa były, park jest bardzo stary, najstarsze drzewa, myślę, że mają około 100-130 lat gdzieś, także tak jak widzieliście w Dąbku, nieodłącznym elementem był dworu był park, także park zawsze był przy dworze, służył do takiej funkcji rekreacyjnej. Wtedy już kiedy dwór właśnie zaczął pełnić funkcję taką reprezentacyjną, rezydencjonalną, to zaczęto zakładać parki. Jeszcze może wspomnę o szlachcie, bo dwory szlacheckie, tak naprawdę w dworach mieszkało tylko jakieś 25% szlachty. Pozostała szlachta to była tak zwana szlachta zagrodowa albo cząstkowa. Szlachta zagrodowa to tak naprawdę mieli też bardzo małe majątki, jakieś może 5 hektarów i uprawiali to ziemię sami. Później jeszcze występuje szlachta cząstkowa, to już mieli kilku poddanych. Szlachta folwarska, która tak naprawdę już posiadała dwory oraz magnateria. To już są bardzo wysocy urzędnicy, szlacheccy, a ich majątki to sięgały nawet kilkaset tysięcy hektarów. Także widzicie, jakie było zróżnicowanie. Szlachcic był, który posiadał 5 hektarów ziemi, był szlachcic, który posiadał na przykład 80 tysięcy hektarów, ale mieli takie same prawa, bo byli szlachcicami, mieli takie same prawa. Czy jakieś pytania może jeszcze co do tego tutaj? Także jeśli nie ma pytań, to ja dziękuję i widzimy się w Słupsku. Dziękujemy za informację. Niko, chodź, zobaczymy troszkę z bliska. Bo tak, zobaczcie, ostatnie chwile. A idzie pani? Proszę pani, idzie pani zobaczyć? Niko? Ostatnia chwila. Bo to rozbiorę. Chodźcie, Nikoś. Ale ja sobie tam chcę.
wie pani, coś taki nie się chodzi po kolei do pociągu, a nie takie jeszcze nie. Dopiero ostatni raz taka mało Dobrze? Połóż na bok.
Dobrze, posłuchajcie, ja wiem, że już poczuliście zapach grilla i już czas zostaną miejsce odpocząć, ale jeszcze nie ma odpoczynku. Teraz jest zabawa, trzeba znaleźć pana Marcina Jaskulskiego. Gdzie on jest? Bo ona nas czeka. Podwaga się słowa. Ona nas czeka. Ucieka. A przychodzi. Nie ma siły. Nie, no tak. Słuchajcie, musimy... To teraz zapraszam, przejdziemy tam w stronę przewodnika i tutaj dalsza część historii opowie Marcin Jaskulski. No, ale to jest tam miejsce, to jest specjalne miejsce. A co on tak biegł? Uciekał. Może tam tojasz? A nie. Troszeczkę damy to. Co Mariusz, jak nie dobra. To jest wirownia, tak? To jest wirownia? Jest tam. Dobrze, zapraszam państwa tutaj bliżej. Zaczniemy, bo nie wiadomo, czy jak z tą pogodą będzie, to może... Bardzo proszę tutaj bliżej, bliżej. Tak, taki półokrąg może jakbyście zrobili, żeby wszyscy widzieli. To trochę mi coś przypomina. Szkic, tak? Janek. Nawet to pokolorować. Myślę, że coś nie wiem, czy roku możemy zaczynać? Tam jeszcze nie. Nie, myślę, że ci, co mieli przyjść, to przyszli może. Szanowni państwo, bardzo, bardzo proszę tutaj podejść bliżej. Jak najbliżej państwo możecie, to zapraszam. Dobrze, szanowni państwo, nim przejdę do omawiania tutaj dworu majątku ziemskiego w Stubsku, historii tej majątku, to akurat pan dyrektor dowiózł mi zdjęcie, które wykonała mieszkanka naszej gminy.
Jest to taki typowy średniowieczny dwór, o którym mówiłem w domku. Czyli zespół budynków, który jest otoczony właśnie wysokim murem albo jakąś fosą, palisadą. I tak naprawdę w jednym z tych budynków mieszka właściciel majątku, jest to tak zwany dom pański. Dlaczego właśnie teraz mówimy, idziemy na dwór? No to skąd to się wzięło? No właśnie wzięło to się stąd, że taki rycerz, szlachcic, w zasadzie rycerz, bo jest to dwór typowo obronny, średniowieczny, wychodził ze swojego domu, z tak zwanego domu pańskiego, to wychodził na swój dwór. A jeśli wychodził poza, no to już wychodził na pole. W niektórych regionach Polski, szczególnie na południu, nie idziemy na dwór, tylko idziemy na pole. No to właśnie stąd to się wzięło. To jest właśnie z tego, że ktoś, kto miał dwór, no to wychodził na dwór. Ktoś, kto nie miał dworu, wychodził na pole. Dobrze. Przejdziemy teraz do historii Stłupska, w zasadzie historii majątku ziemskiego w Stłupsku. Pierwsza tak naprawdę lokacja Stłupska to jest, przejeżdżaliście między Stłupskiem a Strzałkowem, po lewej stronie, gdzieś tak w połowie drogi jest taki kopiec. Na pewno większość z Was kojarzy ten kopiec, tak. To jest pierwsza lokacja Stłupska. Tam był gród. Dopiero później, gdzieś w wieku XIII-XIV, kiedy ten gród upadł w wyniku wojen, jakie prowadził, Stłupsk został przeniesiony właśnie w to miejsce. Czy tutaj był pierwszy gród? Możemy się tylko domyślać. Dwory głównie lokowano właśnie na wzniesieniach. No to tutaj mamy wzniesienie terenu, gdzieś w pobliżu cieków wodnych. Także możemy przypuszczać, że pierwszy dwór, jaki powstał w Stłupsku, był właśnie w tym miejscu. Pierwszy taki średniowieczny właściciel Stłupska, już jak po upadku grodu, zwał się Mikołaj. On przyjął później nazwisko Stłupski. Tak jak mówiłem, że w średniowieczu jeszcze nie było nazwisk, przyjmowali nazwiska od nazw wsi. Tenże Mikołaj, następnymi właścicielami majątku, jego potomkowie aż do wieku XVI, gdzie właścicielami Stłupska są dwie rodziny. Rodzina Strzałkowskich właśnie również posiadała dobra w Strzałkowie oraz rodzina Wieczwińskich, ich gniazdem rodowym, pewnie się domyślacie, Wiecznia Kościelna. I to są właściciele Stłupska, którzy byli notowani tutaj w XVI wieku. W XVII wieku do Stłupska, Stłupsk zostaje kupiony przez bardzo możny, jeden z większych tutaj rodów na Mazowszu, ród Zielińskich. Pierwszym właścicielem Stłupska jest Grzegorz Zieliński. I tutaj pierwsza ciekawostka. Grzegorz Zieliński jest pradziadkiem Kazimierza Puławskiego. Kazimierza Puławskiego, myślę, że też większość z Was kojarzy, generał Wojska Polskiego, założyciel Konfederacji Barskiej, bohater dwóch narodów, walczył o wolność także Polski i Stanów Zjednoczonych. W zasadzie bardziej czczony w Stanach Zjednoczonych, nawet ma swój dzień, 11 października, to jest dzień Kazimierza Puławskiego w Stanach Zjednoczonych. Bardziej czczony właśnie w Stanach niż w Polsce. Zielińscy są właścicielem Stłupska gdzieś mniej więcej do roku 1817. Znaczy może troszeczkę dłużej, bo tak naprawdę ostatnia z Zielińskich, bodajże już imienia nie pamiętam, Marianna Zielińska,
wychodzi za mąż za szambelana Typusa Nieznańskiego. I ten majątek przechodzi w ręce rodziny Nieznańskich. Później z kolei córka Nieznańskich, Monika, żeni się z Typusem Lasockim. Majątek przechodzi w ręce rodziny Lasockich. Tutaj jeszcze od 1820 roku, kiedy nie były uporządkowane dokładnie prawa własności majątku w Słupsku, ten majątek był dzierżawiony. Jednym z dzierżawców majątku był niejaki Michał Bojanowski. On dzierżawił majątek Trzpioły, bo tutaj Słupsk to nie tylko Słupsk, ale także Konopki, Trzpioły, Jeże, to był cały ten teren, to był właśnie majątek Słupski. Więc Michał Bojanowski żeni się z Anielą Nicką, z tego związku przychodzi na świat niejaka Stefania Bojanowska, matka prezydenta Ignacego Mościckiego. Prezydent Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939. Następnie po Zielińskich, już po tych Lasockich, Nieznańskich, w roku 1857 majątek Stubski kupuje rodzina Olszewskich, ówczesny właściciel dóbr Kulany, a pochodzący właśnie tutaj z Olszewskich, z Olszewa, no te Olszewo-Bołąki, Olszewo tam, te Ponki, te różne, no to właśnie są też, to jest własność rodziny Olszewskich. No i tu zaczyna się robić ciekawie. Antoni Olszewski ma 7 dzieci. No los tych dzieci nie jest zbyt kolorowy, w zasadzie męskiej części, bo pierwszy jego syn zostaje zamordowany w okolicach swojego dworu w Trzpiołach, sprawcy nieznani, dość młody wiek, 32 lata. Kolejni dwaj synowie Antoniego poszli do powstania, styczniowego, i ślad po nich tak naprawdę zaginął, zostali wywiezieni na Sybir. Nie wiadomo, co z nimi się dzieje. Ja sprawdzałem na spisach powstańców styczniowych Olszewskich, no to tam są jacyś Olszewscy, których można by dopasować do tych ze Stubska, ale jest jeszcze za mało informacji, żeby to ustalić. Być może kiedyś ktoś to odkryje. Także to jest to są jego synowie, natomiast córki, miał jeszcze 4 córki. Pierwsza z córek, Katarzyna Balbina Olszewska, wychodzi za mąż za Walentego Mościckiego. Walenty Mościcki jest bratem ojca prezydenta Mościckiego. Także już tutaj mamy kolejne powiązanie z rodziną Mościckich. Rodzina Mościckich miała majątek w Klicach, także majątki w Humięcinie, w Mierzanowie, w okolicach Gruduska. No i tam właśnie w Mierzanowie urodził się w 1867 roku prezydent Ignacy Mościcki. Kolejna z córek, Aleksandra, wyszła za mąż za malarza Wojciecha Piechowskiego. Wojciech Piechowski, właściciel dóbr z Nosarzewa Borowego, no dość taki znany malarz XVIII-wieczny, uczył się u Józefa Brandla, bardzo znanego malarza, był przyjacielem jeszcze większego malarza, Józefa Chełmońskiego. Wojciech Piechowski, też taka ciekawostka, też zginął tragicznie w jednym z pierwszych wypadków samochodowych, kiedy właśnie jechał objąć nową posadę na majątku w powiecie kutnowskim, to chyba Skłoty, miejscowość. Także jeden z pierwszych w ogóle wypadków samochodowych w Polsce, ginie Wojciech Piechowski. Kolejna z córek, mamy Marię teraz, także wychodzi za mąż za artystę.
zarzeźbiarza Kasjana Hipolita Marczewskiego. Być może poznali się dzięki Wojciechowi Piechowskiemu, bo oni się obracali w tym środowisku warszawskich artystów, więc jest kolejny artysta, Wojciech Kasjan Marczewski, no i głównie rzeźbił takie postacie religijne, nagrobki. Na cmentarzu w Lekowie można zobaczyć, niektóre nagrobki są jego autorstwa. Także jakbyście byli kiedyś w kościele w Miedzbożu, to taka ciekawostka, są takie dwie figury, Marii i Józefa chyba, to właśnie wyrzeźbił je Kasjan Hipolit Marczewski. A obraz na głównym ołtarzu namalował jego szwagier właśnie Wojciech Piechowski. Także no, Antoni Olszewski dość dobrze wydał córki za mąż. Jeszcze jedna z córek, Helena Olszewska, wyszła za mąż za Franciszka Grodeckiego, ówczesnego dzierżawcę dóbr Trzpioły. No i po śmierci Antoniego Olszewskiego Helena i Franciszek, już wtedy Grodeccy, odziedziczyli właśnie ten majątek w Stubsku. Majątek był dość duży. W 1865 roku, więc zaraz po powstaniu, on liczył gdzieś około 1800 hektarów, więc jeden z największych majątków w powiecie mławskim. Myślę, że gdzieś na pewno w pierwszej dziesiątce. Takich majątków w powiecie było około 200. Nie każdy posiadał dwór. Bywało tak, że właściciel jednego majątku na przykład mieszkał w Stubsku, miał siedzibę, dwór w Stubsku, ale posiadał kilka folwarków. Także no, dworów to możemy tak przypuszczać, że w powiecie no, mogło być jakieś około 120-150. Dobrze, jesteśmy właśnie przy rodzinie Grodeckich. Po śmierci właśnie Antoniego Olszewskiego majątek przeszedł w posiadanie rodziny Grodeckich. Tu już troszeczkę się uszczuplił, bo po powstaniu styczniowym bardzo dużo majątków podlegało parcelacji. Represje na ziemianach, musieli część swoich ziemi oddać dla chłopów, także majątek zmniejszył się, już wtedy liczył gdzieś około 500 hektarów. Grodeccy byli właścicielami majątku do rozpoczęcia II wojny światowej. Jeszcze później po Franciszku dwór odziedziczył jego syn Zygmunt Grodecki. W czasie II wojny światowej Grodeccy musieli opuścić dwór. Był tutaj zarządca niemiecki. Grodeccy mieszkali w Trzpiołach. Zygmunt Grodecki po powrocie w 1945 roku, kiedy zobaczył, w jakim stanie jest jego majątek, jego dwór, dostał zawału, zmarł w lutym 1945 roku. Jest pochowany tutaj na stubskim cmentarzu. Jeśli chodzi tutaj o cały ten to założenie dworsko-folwarczne, bo tak jak widzicie, no, nic prawie tutaj nie zostało. Jedynie co możemy zobaczyć po tym dworze, to jest właśnie ta zabytkowa aleja. Dwór niestety po 1945 roku, kiedy już ziemian wypędzili, bo tutaj jeszcze nie powiedziałem tego, ale w 1945 roku została przeprowadzona tak zwana reforma rolna. To tak naprawdę nie była reforma, ona się tak tylko nazywała, ale tak naprawdę to był akt barbarzyński wymierzony w polskie ziemiaństwo. Ziemianie musieli opuścić swoje dwory, nie mogli mieszkać w swoim powiecie, zostali pozbawieni majątku,
majątek został rozparcelowany wśród miejscowych chłopów. I tak naprawdę na tym kończy się epoka jednej z najbardziej zasłużonych grup społecznych w Polsce, ziemiaństwa, bo może w czasach komunistycznych byli troszeczkę źle przedstawiani, ale to mieliśmy takie czasy. Natomiast ziemiaństwo, trzeba ich ocenić bardzo pozytywnie, była to grupa, dzięki której tak naprawdę, no, można powiedzieć, mieli ogromny wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ludzie wykształceni, inteligentni, wielcy patrioci, także skończyli bardzo tragicznie. Już teraz po tych dworach, no, możemy zobaczyć jeszcze gdzieniegdzie jakieś pozostałości folwarków, ale to już jest naprawdę... No, w Polsce nie zachował się żaden dwór, przy którym byłby do dziś zachowany folwark. No, dwory są, chociaż ich los, no, w większości z nich jest tragiczny. Na stan na rok 1939 w Polsce było 16 tysięcy takich dworów. Także teraz dane z Instytutu Dziedzictwa Narodowego z 2011 roku, 2700 dworów zostało, z czego znaczna część jest w ruinie. Jakbyście chcieli jeszcze zobaczyć, gdzieś poczuć takiego właśnie typowego ziemiańskiego klimatu, to zapraszam bardzo do Opinogóry, do Gołoczyzny. W Gołoczyźnie jest Muzeum Pozytywizmu, w Opinogórze z kolei Muzeum Romantyzmu. No, jest kilka takich dworów, może z około 50, które są dość dobrze zrobione, są odrestaurowane i przypominają właśnie duch tamtej epoki. Widzę, że zaczyna padać, więc jeszcze co, jedna ważna rzecz. Dwór. Tak jak mówiłem, po dworze zostało to, co widzicie. Natomiast tak wyglądał dwór. To jest dwudziestolecie międzywojenne. Bardzo ładny dwór. Ja uważam, że jeden z najładniejszych dworów na północnym Mazowszu. W stylu takim, który wykształcił się już w XX wieku, styl dworkowy. To był styl, który nawiązywał do poprzednich dworów. Jak pamiętacie, w domku mówiłem o dworach alkierzowych, czyli tutaj mamy te alkierze i mamy także kolumnowy portyk. To jest styl dworkowy, właśnie charakteryzuje się tym, że połączeniem tych dworów alkierzowych z dworami klasycystycznymi. No, to było tak właśnie, żeby wykształcić taki wzór polskiego typowego dworu. Na kolejnych zdjęciach mamy jeszcze zachowały się zabudowania dworskie. Tutaj dwór, rysunek autorstwa jednej z mieszkanek gminy Stubsk. No i zespół dworsko-folwarczny w Stubsku. Ja na podstawie materiałów źródłowych, które udało mi się zebrać, sporządziłem taki szkic. W zasadzie sporządziłem go na potrzeby właśnie tego naszego dzisiejszego spotkania. On jeszcze będzie dopracowywany, ale to jest taka świeżynka. W zasadzie jeszcze przedwczoraj go tam kończyłem. Tak, jeszcze ciepły. Udało się zebrać odpowiedni materiał, żeby coś takiego sporządzić. To znaczy co? Znalazłem mapę, wojskową mapę z 1931 roku. Na tej mapie są zaznaczone, no, widać ten cały folwark, z tym, że są zaznaczone tylko takie prostokąty budynków, tak? Nie wiadomo, co to jest, czy to jest obora, czy to jest dwór, są prostokąty. Kolejnym takim bardzo dobrym źródłem, które mi w tym pomogło, jest zachowany spis wszystkich budynków, spis, który został sporządzony przez ostatniego właściciela w 1945 roku. Tam są wyszczególnione wszystkie budynki, podane jest, z czego był zrobiony, z czego jest, czym był kryty,
są wymiary tych budynków. Taki spis, jakbyście chcieli, wpiszecie sobie w Google dwór w Stubsku, no to on tam na pewno gdzieś go znajdziecie. Także te zdjęcia też tego dworu też są dostępne w internecie. No i teraz ten majątek. Dwór, wiadomo, właśnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, był dwór, tutaj taka pozostałość, to są schody. Tył, tutaj akurat nie mamy, ale pokażę wam. O, tutaj jak stoicie, no to byście stali właśnie przed tym dworem. Tutaj jak widać tę pozostałość betonowa, to są właśnie te schody. Także tak wyglądał, tak, o dokładnie. Także tak wyglądał, tylna elewacja tego dworu tak wyglądała. Elewacja frontowa, tak jak widać, tak jak mówiłem, dwór bardzo ładny, jeden z najładniejszych na Mazowszu. Powstał na przełomie XIX i XX wieku. No tutaj, ciężko mi było ustalić tak naprawdę, w którym roku on został zbudowany. Początkowo myślałem, że jest to bardzo stary dwór, bo takie dwory z alkierzami to był w XVIII wieku, także początkowo myślałem, że może pochodzić z XVIII wieku, no ale później po analizie, po relacji, bo to też tutaj w sporządzeniu tego szkicu, całego majątku pomógł mi jeden z najstarszych mieszkańców Stubska. Myślę, że tutaj nie jest to żadną tajemnicą, pan Roman Browarek. Bardzo mi pomógł. Na mapie były prostokąty. Pan Browarek powiedział mi, co, gdzie obora, gdzie szopa, gdzie inne budynki. Zachowały się także jakieś tam zdjęcia też tego folwarku, także zobaczcie, no te źródła, które miałem, te puzzle złożyły się w jedną całość i mogłem sporządzić taki szkic, no tak, żebyście mieli orientację, jak to wszystko wyglądało. Także dwór tutaj w tym miejscu. Tutaj część taka reprezentacyjna, parkowa, jak widać właśnie, to jest zaznaczona ta aleja. Stawy także należały do dworu. Dwór to był tak naprawdę takie przedsiębiorstwo samowystarczalne, także miał swoje stawy, no mógł się sam wyżywić, tak? Tam w tej chwili są zabudowania prywatne, budynki, ale to też aż do samej drogi był sad. Tu przed dworem tak zwany gazon, czyli ten taki reprezentacyjny dziedziniec. No, dziedzic sobie podjeżdżał, tutaj sobie zawracał bryczką. Budynek szklarni, który tam był umieszczony za tą aleją. Tam też był ogród warzywny. Tutaj, tak jak mówiłem, część prezentacyjna. Sad. Tutaj w zasadzie aż tam do torów, tu gdzie są te budynki, był sad. Sadu było kilkanaście hektarów. Żwirownia, którą... Tak naprawdę myślałem, że ta żwirownia tu już jest powojenna, ale pan Browarek powiedział mi, że ona należała do dworu, że już kiedy jeszcze gospodarzyli tutaj grodeccy, to ta żwirownia była. Pastwisko tutaj jest troszeczkę mojej wyobraźni, dlatego że to co tutaj widzicie, jest małe zdjęcie, pasą się dworskie konie. Pan Browarek powiedział, że ten budynek to jest budynek wozowni, czyli tak stwierdziłem, że tutaj mogło być pastwisko. Jakie budynki wchodziły jeszcze w skład tego zespołu? Budynek ośmiorak tak zwany, to był budynek, w którym mieszkała służba dworska. On właśnie tam był, tutaj jak są te nowe budynki za tą aleją, tu gdzieś stał ten ośmiorak. Ten budynek to budynek gospodarczy, on został rozebrany
z relacji pana Browarka dowiedziałem się, że został rozebrany w czasie II wojny światowej. Tutaj w rogu parku stał kolejne budynki. Mamy rząd Cówka. Rząd Cówka to był taki budynek dla zarządcy majątku. No, niektórzy właściciele takowego zatrudniali zarządcę, czy też ekonoma. Niektórzy sami zarządzali swoim majątkiem. Tutaj był taki ktoś, nazwisko bodajże Krężel się nazywał. Kolejne budynki, a i te rządcówki, one były umieszczone tak, żeby ten zarządca majątku miał pogląd, dobry wgląd na całe podwórze, żeby widział też, kto do dworu przyjeżdża, kto odjeżdża. Kolejne budynki. No bo tak był umieszczony jego budynek, że wszystko widział. On widział dwór, widział podwórze. Kolejne budynki, chlewnia, to już są typowo takie budynki przeznaczone na hodowlę koni, hodowlę owiec, hodowlę trzody chlewnej, czyli będzie obora, kolejny piątka to jest stajnia, stodoła, ten największy budynek to jest stodoła, spichrz, czyli tam, gdzie gromadzono właśnie zboże. Jest obora, tak? Obora, no i budynek tutaj. Wozownia, czyli tam, gdzie były jakieś tam powozy, karety. Tak, studnia, no studnia musiała być. No i jeszcze tutaj umieściłem piwnicę. Tutaj ta droga, ona wiodła przez cały majątek, przez całe podwórze. O, to pierwsze, najbliżej. Do konopek. No tak, ten dwór dużo się. No nie wiem, macie jeszcze jakieś pytania co nie. do tego? Ciekawa historia. No historia, no powiem wam, że tak jak ostatnio słyszałem właśnie takie zdanie, że każde miasto, miasteczko gdzieś ma swoją historię, trzeba ją tylko odkryć. No dobrze, pytania jakieś, coś tam, słyszałem, że jakiś konkurs tutaj ma być. Tak, ma być konkurs, tylko pewnie przejdziemy już do tamtej części, tam oficjalnie podziękujemy, także jeszcze dobrze. Nam nie uciekaj, Marcinku. Dobrze. Jeszcze z tym konkursem trochę nam pomożesz. A może jakieś pytania jeszcze? Nie. Proszę. Macie jakieś pytania? Ale ja myślę, czy kiedyś były tu takie... Musimy to zawsze pokrzywy. Kaczuszki jadły pokrzywy. No także widzicie, z dworu w zasadzie no, jedyną taką pamiątką to jest ta aleja, która się zachowała tak. Nic nie ma, no tam to już jest w ogóle, no to ten folwark. No tak jakbyście jechali sobie tą drogą na wprost, to byście wjechali na podwórze folwarku. Może gdzieś tam na działkach. Także może gdzieś tam na prywatnych działkach jakieś fundamenty na pewno się zachowały, jakieś pozostałości. No tak, no. No to koniec? No nic, a tak to nasza wyobraźnia musi tak, teraz działać. Tak, nasza wyobraźnia. Na szczęście, mamy to szczęście, że zachowały się zdjęcia tego ładnego dworu, jakieś tam właśnie zdjęcia folwarku. Też to zdjęcie to jest zrobione właśnie w tym miejscu, gdzie widać tutaj kawałek tej obory i ten spichrz to jest to gdzieś no, tutaj w tym miejscu. Też. No dobrze, jeśli nie ma pytań, no to przejdziemy. I przejdziemy teraz do tamtej części. Tak, dobrze? Tamtej części. Okej, okay, to dziękuję. Zapraszamy. Dziękujemy. Chodź, Stasiu. Może ktoś jeszcze tam może chciał sobie jakieś pytania. Tata, chodź do mnie.
pytań będzie? Cześć. Cześć. A... Tam są. A ty jaką? Ja chciałem cię na relację. Dałam radę! Jak deslizm był. Możemy trochę ugrillować? No, no, tylko nie wiem, czy wam się za bardzo nie spali. Tam też na tej... A było. Już zaraz będą. Tak, będą, będą. Ty, a ona co? Ale ja chleba gryję. Potem. Ja się Czy dzisiaj to tylko to? Tak, to tak, albo to, gdzie to zrobić?